Witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi i tutaj pan Andrzej Golian pyta, czy jest szansa, że Francja się kiedyś obudzi i powróci do swoich korzeni? Gdzieś słyszałem, że w służbach francuskich jest nastawienie antylewackie, tylko kontrolę nad nimi sprawują poprawni politycy. Czy to może być prawda? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No nie wiem, czy to jest prawda. Ja takiego rozeznania w służbach tajnych francuskiej bezpiece nie mam. Wiem na podstawie własnych doświadczeń takich z pobytu we Francji, że dewizą policji i tajnych służb francuskich jest servir. Servir to znaczy służyć, ale w jakim kierunku ta służba jest prowadzona, to o tym niestety decydują politycy. A we Francji panuje bardzo duża moda na lewactwo i nawet to, co uchodzi za prawicę, to znaczy Front Narodowy pod dowództwem pani Marine Le Pen, to u nas byśmy powiedzieli, że to są najkrócej ich można scharakteryzować. To nie jest to belga żadna, dlatego że oni nikogo nie zamierzają mordować, ale to jest charakterystyka ich programu. Oni to są narodowi socjaliści. Oni powiadają tak, no socjal musi być, ale tylko dla Francuzów. Więc są socjalistami, ale narodowymi. Czy Francja ma szansę? No szansa zawsze jest, dopóki Francja istnieje, to zawsze szansę ma. Ja bym zresztą tego Francji życzył, dlatego że bardzo lubię Francję. Mieszkałem tam trochę, zawsze mi tam było dobrze, spotkałem się z życzliwością i nie życzę Francji, żeby miała kozaków na polach elizejskich, a tym bardziej nie życzę, żeby miała tam jakieś państwo islamskie, które ich weźmie za mordę, bo szkoda tego narodu. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, co robić, aby wyzwolić rząd od wpływów obcych agentów? Jakie wydarzenie może sprawić, że trzeba będzie uznać zarazę za zakończoną? Czemu na leczenie ciężko chorych dzieci za granicą kilku lat temu potrzebowano kilkaset tysięcy złotych, a dziś potrzeba kilku milionów? Skąd tak wielu młodych mężczyzn nagle zaczęło bronić tak zwanych praw kobiet, czyli aborcji na żądanie? No trudno, to ostatnie pytanie, to odpowiedź jest bardzo prosta. Mężczyźni, żeby doszło do aborcji na żądanie, to najpierw musi być koitus, w którym mężczyźni mają pewien udział. No a mężczyźni, zwłaszcza tacy właśnie współcześni, z których tam, nad którymi pracują całe sztaby tam nauczycieli i wychowawców, żeby wyparowało z nich to, co kiedyś nazywało się dzielnością. No to nic dziwnego, że tacy młodzi mężczyźni chętnie uciekają od wszelkiej odpowiedzialności, a aborcja na żądanie pozwala im się od odpowiedzialności uwolnić. Najwyżej tylko zapłacą jakieś tam pieniądze, albo i tego nie, bo to są tacy. Czemu leczenie ciężko chorych dzieci? No inflacja jest. Inflacja jest i są ubezpieczenia medyczne. Dzięki tym ubezpieczeniom medycznym instytucje ochrony zdrowia, czyli przychodnie i szpitale, mogą windować ceny do poziomu, do którego będzie to pokrywane przez ubezpieczalnie. Także przyczyny są dwie. Inflacja z jednej strony, a ubezpieczenia społeczne z drugiej, czy ubezpieczenia medyczne z drugiej. Z agenturą, no co zrobić? Nie ma innej rady, wydaje mi się. Tak jak to wielokrotnie mówiłem, albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No ja bym wolał ich przekonać. bo to często są ludzie sprytni, chociaż zdemoralizowani, ale sprytni i mogą być użyteczni. A natomiast temu powinno towarzyszyć wprowadzenie kary śmierci za zdradę. Jeżeli za zdradę groziłby pieniek albo powróz, to myślę, że chętnych do tego by było znacznie mniej niż jest teraz. To, o czym co widzimy, jak obserwujemy deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Pan Olgierd Czerniszkowy. Panie redaktorze, w odniesieniu do obecnej sytuacji wewnętrznej Polski, jak władza powinna postąpić z buntownikami? Jakich środków powinna użyć? Czy nasz kraj stanie się niedługo generalną gubernią albo rajem proletariuszy? Nie bardzo rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc o buntownikach, bo z buntownikami to się postępuje raczej surowo. Natomiast trzeba tutaj odróżnić zwolenników jakichś koncepcji politycznych od buntowników. No, to prawda, że granica nie jest taka ostro zarysowana, bo na przykład między Volksdeutschami, którzy zdradzają i państwo, i naród, a buntownikami, no to różnica jest stosunkowo niewielka. Chociaż czasami bunt może mieć takie uzasadnione podstawy etyczne. Na przykład, gdyby się ktoś zbuntował przeciwko temu, że Polska jest przekształcana w generalną gubernię. No to co, wolno mu? Czy powinien się zbuntować, czy nie powinien się zbuntować? Także proszę na to zwrócić uwagę, że sytuacja nie jest taka pozbawiona wątpliwości. Pan Artur Miernik. Panie Stanisławie, muszę pomęczyć pana o koncepcję dogaworu z Moskalikami. Miałem tego pytania nie zadawać, bo to gdybizm, a Moskaliki nigdy nam nie dotrzymały słowa. Ale właśnie przeczytałem, że Niemcy zalicytowały Stanom Zjednoczonym propozycję zmiany paradygmatu. W ramach nowego niemieckiego realizmu za podzielenie się rynkiem zachodnioeuropejskim oczekują przyzwolenia na powrót do roli hegemona w regionie i aprobaty na niemiecki interwencjonizm, także militarny od Bałtyku po Bałkany. Zawarcie takiego porozumienia uczyniłoby Polskę zbędną Amerykanom, zaś Rosję Niemcom. Teoretycznie otwiera to warianty ukrainizacji lub parcelacji Polski pod zarządem powierniczym między zainteresowanych podporządkowania nas Niemcom bądź wejścia w orbitę wpływów Moskwy. Czy poza wymianą ikon ten trzeci wariant ma jakiekolwiek podstawy i czego mogliby zażądać Rosjanie? Tutaj pan podaje źródło informacji, z której pan czerpie te. No, owszem, tak może być. Tak może być. Moim zdaniem takim powodem, dla których Polska jest państwem stabilnym w miarę jak na Garbatego oczywiście i nie musi się obawiać zagrożenia rozbiorowego, jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Bo dlaczego? Dlatego, że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie jest ufundowane na takim kamieniu węgielnym, jakim jest podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. I dopóki to strategiczne partnerstwo istnieje, to Rosjanie respektują okoliczność, że Polska znajduje się w niemieckiej strefie wpływów i nie próbują tego zmieniać, bo tam oczywiście próbują Polskę penetrować, jak wszystkie inne państwa próbują penetrować wywiadowczo i dywersyjnie państwa sąsiednie, ale to jest standard w stosunkach międzynarodowych. Gdyby to strategiczne partnerstwo z powodów, o których pan tu wspomina, przestało istnieć, a to wtedy możliwe jest wszystko. Możliwe jest wszystko. Pan Michał Chodorkowski. Eminentny panie Stanisławie, nie umiem pisać elaboratów, jestem człowiekiem szybkim, a pan jest człowiekiem bystrym. No, dziękuję bardzo. Dlatego proponuję 3 szybkie pytania. Pytania wiążą się z wyborem jednej z dwóch opcji, przy czym jest to wybór, jak to w życiu bywa, między dżumą a cholerą. zaiste będę niezmiernie udelektowany, jeśli podejmie pan to intelektualne wyzwanie. Pisząc to, wznoszę toast za pana zdrowie koniakiem Hennessy z Charente. Moje uszanowanie, panie Stanisławie. I pytanie. Łatwiej żyć w komunie czy w pandemii? No, to mi pan zabił ćwieka. W pandemii można nie przeżyć, w komunie też można nie przeżyć. Tyle tylko, że w pandemii to można nie przeżyć bez względu na to, jak się człowiek zachowuje. A w komunie można nie przeżyć tylko wtedy, czy z reguły tylko wtedy, jak się człowiek zachowuje w sposób wobec komuny wrogi. No to wtedy, albo przynajmniej tam jej się nie słucha, no to wtedy można stracić życie. Natomiast w pandemii można stracić życie. Jeżeli oczywiście to jest tam pandemia autentyczna, to można stracić życie zupełnie przypadkowo, więc w komunie chyba łatwiej żyć niż w pandemii. Drugie pytanie. Większe zadatki na lewicową rewolucjonistkę ogłupiającą Polki ma szefowa strajku kobiet Lemparcica, wściekła macica Marta Lempart, czy Sylwia Spurek, herbu zielona pietruszka? No raczej pani Lempart, dlatego że pani Lempart ma pewne cechy przywódcze. Ona podobno jest lesbijką, więc tam chyba w tym związku też ma głos decydujący, podczas kiedy pani Spurek no nie wygląda na to, żeby miała, znaczy ma pewnie jakąś charyzmę, ale tyle, ile charyzmy ma zdechła ryba. Co lepsze, komsomolska młodość czy uboga starość? No proszę pana, co to za pytanie? Lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. A człowiek stary i ubogi przeważnie cierpi na rozmaite choroby. Lepsza jest młodość, nawet komsomolska. Pan Marcin, mówię to z racji doświadczenia życiowego, pan Marcin Kozłowski. Nie byłem komsomolcem, ale no byłem młody, także coś na ten temat wiem. Zwłaszcza jak porównuję swoją sytuację, przynajmniej taką, że tak powiem, z punktu widzenia osobniczego, ówczesną i obecną. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio czytałem wywiad udzielony przez profesora Rzeplińskiego. Miał pojednawczy ton. Z drugiej strony prezydent Andrzej Duda wychodzi ze swoją wersją ustawy dotyczącej aborcji. Czy nie są to może wyrazy chęci pojednania ze strony szarych eminencji, starych kiejkutów i naczelnika państwa? Być może obie strony uznały, że wzajemne walki są zbyt wyniszczające i nie prowadzą do zwycięstwa żadnej ze stron. Oto link do wywiadu i podaje pan Kozłowski ten link. Moim zdaniem chyba nie. Moim zdaniem pan Rzepliński udzielił tego wywiadu, z którego tam potem jeszcze tam interpretował, mówiąc, że to nie tak dokładnie chciał powiedzieć, co powiedział, że ten wywiad został zmanipulowany. No, nie wiem, na ile to jest prawda, bo pan profesor Rzepliński różne rzeczy w różnych okolicznościach mówił. Natomiast pan profesor Rzepliński przedstawił się nie tylko jako prawnik, ale jako katolik, więc oczywiście jego spojrzenie na tę rewolucję macic może być nacechowane pewnym krytycyzmem, co jest zrozumiałe. Natomiast pan prezydent Duda, no cóż, pan prezydent Duda zachował się tak, jakby chciał i pieniądze zarobić, i wianuszka nie stracić. Obawiam się jednak, że i pieniędzy nie zarobił, i wianuszek stracił, dlatego że te promotorki rewolucji macic odrzuciły całkowicie tutaj wszelką propozycję kompromisu, kazały mu wypierdalać, a jego ekscelencja arcybiskup Stanisław Gądecki właśnie powiedział, że propozycja pana prezydenta jest nie do przyjęcia przez katolika. No więc pan prezydent ani wianuszka nie... Znaczy stracił wianuszek, a pieniędzy nie zarobił. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny panie Stanisławie, najznakomitszy w Łodzireju publicystycznego wesela. Oto pytania z dawką optymizmu. Pierwsze. Czy nie uważa pan, że obecna sytuacja może przyczynić się do odnowy Kościoła w Polsce? No może, tylko że problemem Kościoła w Polsce jest moim zdaniem to, że już od kilkudziesięciu lat nie ma on przywódcy na miarę kardynała Wyszyńskiego. Tacy ludzie się nie rodzą na kamieniu, no ale jak ktoś nie ma autorytetu takiego, no to trudno by było odrodzić Kościół tak z marszu, tym bardziej, że tam w tej chwili... Ja w ogóle taką tezę stawiam, że Kościół się znajduje w takiej fazie jak partia PZPR w latach 70., kiedy już coraz mniej tych partyjniaków wierzyło w marksizm, leninizmus, tylko tam chcieli wypić i zakąsić. I w Kościele zachodzą te same procesy, tyle tylko, że one są przesunięte o fazę, bo 50 lat, no ale to trzeba mieć nadzieję. Drugie pytanie. Czy nie uważa pan za pozytywną odpowiedzią na szaleństwa piękniejszej części społeczeństwa powinna być praca nad męskością? Wydaje mi się, że poparcie części kobiet dla zbrodniczych postulatów zabijania dzieci może wynikać nie z tego, że są okrutne, ale obawiają się, że w przypadku wady rozwojowej dziecka partner okaże się miękką fają i zostawi rodzinę. Stąd szukanie asekuracji na taki wypadek. Święte słowa. Święte słowa. To są rezultaty kilkudziesięcioletniej wadliwej edukacji. Ta wadliwość edukacji może po części wynikać ze sfeminizowania zawodu nauczycielskiego, ale również z pewnej koncepcji wychowawczej. Otóż proszę zwrócić uwagę, że ten system edukacyjny starannie eliminuje wśród chłopców takie cechy, które kiedyś nazywały się dzielnością. Eliminuje. W związku z tym rzeczywiście coraz więcej jest mazgajów, coraz więcej jest fajtłapów i rzeczywiście jeżeli oni nie przejawiają żadnej inicjatywy, no to siłą rzeczy kobiety muszą objawić inicjatywę. No szkoda, że objawiają ją w taki sposób, no ale nie dyskutujemy w tej chwili nad sposobem, tylko nad przyczynami. Proszę zwrócić uwagę, jaka różnica jest na przykład między literaturą dla młodzieży, zwłaszcza męskiej młodzieży, na przykład takie 2 lata wakacji czy 15-letni kapitan Juliusza Verna, no i taką współczesną literaturą dla dzieci. Już pomijam to, że ta współczesna to jest szajs kompletny, ale co tam właściwie nie ma nic wartościowego. Podczas kiedy tam były kreślone, zresztą bardzo umiejętnie, wzorce dzielności. No i powinniśmy wrócić do tego, bo jak nie, to oczywiście rozpłyniemy się jak sól w ukropie. Trzecie pytanie. Dlaczego według pana postulaty marksistowskie popierają osoby wykształcone, nawet w dziedzinach pożytecznych, inżynierowie, medycy? Czy wynika to z przekonania, że jak przyjdzie do podziału na rządzących i kołchozowych niewolników, oni będą w elicie? Czy po prostu nie rozumieją, co się dzieje, nie znają metod i celów rewolucji? Można ich wtedy przekonać? Proszę pana, no, proszę państwa, jak tu czytam to pytanie, to mi się przypomina taka dyskusja w 1980 roku jesienią, już po tych strajkach sierpniowych, już wtedy, kiedy tam były boje o rejestrację Solidarności, i w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich tam często urządzano takie dyskusje jak w Instytucie Smolnym, no i między innymi tam w trakcie jednej z dyskusji padło pytanie, jak to jest, że właściwie we wszystkich takich rewolucjach to pierwszoplanową rolę odgrywała młodzież studencka, a w tej rewolucji solidarnościowej studentów w ogóle nie było widać. Siłą napędową rewolucji byli młodzi robotnicy. I pamiętam, bo takich rzeczy się nie zapomina, odpowiedź na to pytanie pana profesora Goldfingera Kunickiego, który był biologiem, bo chyba już nie żyje. On powiedział tak, że młodzi robotnicy mieli najkrótszy kontakt z systemem edukacyjnym, a studenci, czy tam ludzie wykształceni, mieli najdłuższy kontakt z systemem edukacyjnym. No i to odcisnęło na ich, że tak powiem, umysłowości niezatarte piętno. Myślę, że to nawet nie jest podyktowane jakimś interesem czy nadzieją, że będą elitą, tylko po prostu myślą, że to wszystko naprawdę. No i to jest tragedia. I ostatnie pytanie. Kiedy Polak postawi stopę na Marsie? Proszę pana, panie Mikołaju, nie ma pan większych zmartwień? No to jest pan człowiekiem bardzo szczęśliwym i tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia przy cyklu następnym.